Shalom i Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Krujka, to jest agresywna ekspansja w Europce, przemawiające w górze i soczystym komentarzu. Kontynuujemy nasz achievement Szwajcarią. Jak widzicie, kilka lat minęło i bardzo dużo rzeczy się pozmieniało. Ja przez ten czas byłem grzeczny, no prawie grzeczny, podbiłem tylko tą Sabaudię, ale troszeczkę rzeczy się pozmieniało. Ja czekałem, aż ta agresywna ekspansja spadnie, bo miałem plan, żeby wbić się w Austrię i przez Austrię tutaj tymi Alpami wężykiem dostać się do Węgier, no właśnie Węgry, nie wiem co się dzieje z tymi Węgrami, znaczy wiem co się dzieje, zaraz wam opowiem, ale strasznie dużo rzeczy się wydarzyło, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Przede wszystkim dostaliśmy Great Powerem, co mnie niesamowicie cieszy, co prawda jesteśmy na samym końcu, ale jesteśmy już Great Powerem, to jest bardzo dobry znak. Po drugie, nasza dynastia dostała się na tron w Turyngii. Jedno państwo, znaczy jedna prowincja, biedne księstewko, ale są w Wienenbergowie, są. Po, nie wiem, trzecie już chyba, czwarte, udało mi się pozbyć tego ziomka, tego beznadziejnego i w sumie mamy drugiego, 2, 3, 5. Udało się, udało się. Po kolejne, udało mi się też troszeczkę zbić agresywnej ekspansji. Co prawda Austria weszła do koalicji, ale dlatego, że stała się naszym rywalem i ona zawsze będzie w tej koalicji. Tak samo Luka jest naszym rywalem i zawsze będzie w tej koalicji, choćby nie wiem co. I teraz problem jest taki, że ja chciałem zaatakować tą Austrię, jednak Austria ma do zarąbania sojuszników, którzy by jej pomogli, a ja straciłem sojusz z Czechami. Zapytacie się, króliczku, jak to straciłeś sojusz z Pepikami, że tyle wojen dla ciebie wygrali tych koalicyjnych? A no dlatego straciłem z nimi sojusz. Ponieważ stali się papetem Polski. Są w Unii Personalnej. Nie wiem, jak do tego doszło. Bo po pierwsze, primo, ja też miałem z nimi Royal Mariaż. Jednak nie było wojny o sukcesję między mną a Polską, a miała być. Sprawdzaliśmy na którymś tam odcinku, że miała być wojna. Nie było. Po drugie, primo, a balerino, Polska ma monarchię elekcyjną. Jakim kurwa cudem tu siadła Unia Personalna? Nie wiem, to musiał być jakiś event. Oni nawet nie ma, Polacy nawet nie mają Unii Personalnej z Litwinami. Welfowie, Welfowie. Gdzie ci Welfowie wszędzie? Czyja to jest dynastia? Brunszwicka, Werden. Masakra, nie wiem, te dynastyczne, zapogmatwane, wszystko popierdzielone. Zanim Czechy stały się papetem Polski, rozdziubały Węgry. Jakaś Chorwacja wyzwoliła i troszeczkę odsunął się plan inwazji na Austrię. Jednak, w całej swojej wspaniałości wziąłem idee dyplomatyczne. Wiem, popełniłem ciężki grzech, że właśnie nie spytałem, jakie idee brać, ale wziąłem i dyplomatyczne, ponieważ agresywna ekspansja mnie zabije, a tu mamy fajne buściki, dużo dyplomatów do poprawy relacji, do diplomatic reputation. Przy okazji takie smaczki jak tańsza technologia dyplomatyczna, no i tańsze prowincje przy pisowaniu, to też jest akurat fajne. Chociaż więcej brania prowincji to de facto więcej agresywnej ekspansji i wracamy do punktu wyjścia, ale dobra, mniejsza o to. Ale znalazłem wyjście z tej sytuacji, ponieważ możemy zaatakować Ferrari, która ma sojusz z Austrią i też w sumie też Papal State'em. Nam pomoże Francja i Turyngia, dzięki czemu zdobędziemy jedną prowincję we Włoszech i powoli zaczniemy się wbijać, bo jakbyśmy się przebili przez Austrię, weszli w Chorwację i resztki Węgier, to moglibyśmy pójść na wschód, no przynajmniej nie do końca na wschód, bo tu jest wściekły Ottoman, no i gigantyczny sojusz Polski, bo to jest Polska, Litwa, Czechy i Brandenburgia cały czas się z nimi trzyma. Wszędzie bunty wybuchają, cały świat wariuje, no ale tak to nic nie wygląda. W ogóle Hiszpania, jakieś kolonie z Portugalczykami w Afryce Północnej, porąbani. O, świat widzę, Francuzi też kolonizują. Jeżeli Francuzi zaczynają kolonizować, to jest problem, bo oni mają tendencję do wysyłania większości armii do kolonii, to będzie problem. Ile macie armii na kontynencie? No tak niewiele bym powiedział. Dobra, to co my robimy? Przede wszystkim wrzucamy armię na utrzymanie. Włączamy forty i szykujemy się do bitki. Dokładnie tak. Przygotować muszkiety, naostrzyć szable, zabrać trochę prowianto i idziemy się bić. Idziemy się bić. Mamy full manpowera. Myślałem, czy nie brać quantity, żeby trochę bardziej wklepywać, ale ja w sumie bardziej o Royal Mare. Przed chwilą wziąłem sojusz z Prowansją, bo od Prowansji w sumie niewiele mogę brać, a chciała sojusz i może mi się przydać wbijać we Włochy. Myślałem, że mi pomoże z Ferrarą, bo są na rywalu, ale mi jednak nie pomogą. Jest trochę smutne. Trochę smutne. Przy okazji jest duża szansa, że zostaniemy papieżem. Mamy aż 33% szans. Drugi jest Papal State z 22, więc w sumie mamy 1/3. Znaczy jest zawsze 50/50, ale tu mamy akurat 30/30. Więc może siądzie. Może... Przy okazji będziemy bić Papal State'a. Fuck. Szkoda. Szkoda. Ale ustawiam jednego dyplomatę, żeby cały czas biegał i sam poprawiał dyplomatyczne relacje z tymi, którzy są potencjalnie w koalicji. To trochę ułatwi, przyspieszy rozgrywkę. Tu jeszcze 2000 chyba żołnierzy widzę rekrutowałem. Coffee Boom, no fajny Coffee Boom. Tu jest jakiś Hitman, okej, okay, spoko, spoko. Szkoda mi tych Czech, bo te Czechy tak by się przydały do wbijania się w Austrię. To byłoby takie piękne, ale niestety, nie wiem o co chodzi z tymi Czechami. Znaczy one są dość nielojalne, 71%.
I one będą opluwać Polskę, no ale no sojusz mi zabrali. Sojusz mi zabrali niestety. Czekajmy jeszcze aż jeden miesiąc, no zupełnie relacje, znaczy morale. Okej, okay. Możemy się wbijać w Ferrarę. Oj, teraz Genua odpowie. Spoko, to nawet lepiej. Genua nie ma armii z tego co widzę, a dzięki temu złupimy Genuę i będziemy od nich brać trade power, jak najbardziej. Wzywamy Turyngię, wzywamy Francję i lecimy na wojnę. Mam nadzieję, że nasza armia styknie, żeby pokonać armię Ferrari i Papal State'u. Papal State jest dość słaby, Papal State'owi nie wyszło w tym podejściu według mnie. Austrii osobno wzywać nie będziemy, a właśnie Genuę albo Papal State osobno chcemy wzywać. Nie chcemy. W sumie w Genuę możemy osobno wezwać, znaczy od nich prowincji brać nie możemy, bo rzeki są nadmorskie, ale więcej warscora, taniej może coś weźmiemy, wyzwolimy, oplujemy ich. Dobra, go wojna, od razu zmasakrujemy im tutaj armię, może nie na czwóreczce, tylko na piąteczkę wrzeziemy, bo za szybko będzie leciało. Mam jeszcze jednego upośledzonego sojusznika w postaci Tieru, który jest całkowicie oblężony przez buntowników. A w sumie mam jedną wolną relację, what? Aha, bo ja z tego... Okej, okay. Bo ja z tego mam jedną wolną relację, znaczy dodatkową relację, spoko, mogłem jeszcze jeden sojusz, dobra, to po tej wojnie chwycimy sojusz. Przy okazji, niech mi ten ziomek lata i poprawia relację, bo troszeczkę agresywnej ekspansji jednak po tej wojnie możemy mieć, bo jeszcze poza tym, że zabiorę od Ferrari, w sumie dwie prowincje mogę nawet zabrać, ale bardziej interesowało mnie przebicie się przez Austriaków. Dobra, go wojenka, mam nadzieję, że będzie stack wipe, no trzykrotne siły, po prostu ma 13 tysięcy. Poprawka ma 16 tysięcy, ok, ale my oblegamy. Zostaw tu 1000, idź na Mantuę, przechwycimy 13 tysięcy Papal State'owe. Ok, doskonale. Jeśli go przechwycić... O, Lukka wyszła z koalicji, super, zaraz powrotem wejdzie, ale nic im nie mówcie. Oni mają dwa forty, fuck. Troszeczkę niedobrze. Co jest Wargolem? Wargolem jest Modena, którą właśnie oblegamy. Zrobimy coś takiego, że pójdziemy na Firenze. Nie, ty to oblegaj. Pójdziemy na Firenze. Wy oblegacie. Aha, tu Papal State ma jeszcze fort. Spoko. Z Papal State'em w ogóle nie chciałem zbytnio walczyć, bo na razie jesteśmy po stronie katolickiej. Chciałem zostać tym papieżem, bo to nam dużo, ale to bardzo dużo pomoże, jeżeli chodzi o zbijanie agresywnej ekspansji. Naprawdę. Te boosty do zbijania agresywnej ekspansji są słodziutkie. A weź może w całości tą Ferrari oblegajmy. Okej, okay, mamy Wargola. Weź tu dorzuć 8000, żeby było staku. Problem jest taki, że to jest fort nadmorski. To się będzie troszeczkę dłużej oblegało niż normalnie. Ale damy radę, na spokojnie. W sumie wrzuć mi tego drugiego dyplomata, niech on też tam biega po prowincjach. I niech poprawia relacje z ludźmi, którzy nas troszeczkę nie lubią. O, z potężnym Ulmem poprawimy relacje, to brzmi dobrze. Czemu 5 tysięcy masakruje 8 tysięcy? O dobra, nieważne, to jest Francja w sumie. To jest Francja, dopóki nie wyśle całej armii do kolonii, to będzie chodzić i masakrować. Przy okazji, niedługo się zbliżymy do Wojny League, bo już mamy w sumie 1540. Niedługo odpalą się Wojny League. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, po której stronie my staniemy. Wojna League to jest największe i w sumie najfajniejsze wydarzenie w całej Europce. Co prawda, czemu fort nadmorski szybciej oblegamy niż zwykły? Czy wy zrobiliście wyłom? Tak, wy zrobiliście wyłom. Mogę w sumie przepalać punkty, ale na razie nie potrzebuję. Problem będzie taki, że przy Wojnie League wszystkie sojusze... Włączyłem nagrywanie? Tak. Problem będzie taki, że przy wojnie League większość sojuszy się pozmienia, bo oni zaczną powchodzić do różnych tych lig protestanckich, katolickich. Może być różnie, może być ciekawie. Cały czas też po cichu liczę na sojusz z Ottomanem. Lol, mu się coś wyzwoliło. Tego nie było. Dobra, mniejsza o to. Po cichu cały czas liczę na sojusz z Ottomanem. Może siądzie, a jak siądzie sojusz z Ottomanem, to by było słodko, bo on ma na rywalkę, masz na rywalu Polskę i mamy Luka. Jakbyśmy Polskę na rywala wrzucili, to nie dość, żebyśmy umocnili sojusz z Francją, potencjalny sojusz z Moskwą, która staje się dość pulchniutka, ale nie do końca, bo Litwa ją kąsa, chociaż tu wbili się w Livonian Order. Historycznie podzielone implanty, no nie do końca. Ty, oni w ogóle ich to odcięli, albo Rygę wzięliście, okej? Okay? Tu nie ma przejścia, nie mają przejścia. He, ciekawe, interesujące. Tu. Zrobiłeś Klejma na Ravensburg? Tak, zrobiłeś, super. Wyślij mi do Winterburgi. W razie czego będziemy mieć Klejmika, choć na razie w Niemcy de facto nie planuje się wbijać za dużo agresywnej ekspansji. Im wcześniej wyjdziemy z cesarstwa i na wschód się udamy wężykiem, tym lepiej będzie. Myślę, że będzie lepiej. Macie prawo przemarszu, bo to poprawia relacje. Jak najbardziej. Zmiennie nie powinienem Ferrari pierwszej oblegać, bo ją będziemy ostatnią pisować, bo ona jest przywódcą w tym sojuszu, ale spoko. Ej, kto się tu do mnie przyklei? Idź tam zdobywać światy, panie, tutaj sobie sam poradzę świetnie. Papal State'em może weźmiemy od niego hajsy. Od prowincji mógłbym teoretycznie Umbrii, ale tego nie skoruję. Na żadnych nadmorskich brać nie mogę. O, Firenze padł. Dobra, mam 100% takich oblężonych, świetnie.
Ty chodź może na Papa State'a, troszeczkę Warscora tu nałapiemy od niego. Good, good, good. A, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, jest szansa, jest malutka szansa, że siądzie Unia Personalna z Francją. Teraz to troszeczkę nam popsuje, bo to jest jednak dużo nadmorskich prowincji, ale póki co odpukać nie mają dziedzica. Ludwik XIII, XII dewaluła, nie ma dziedzica i to mnie cieszy. Armia austriacka tam oblega świetnie i biega po Francji. Ile wy macie żołnierzy? Jak to wygląda właściwie? 50 tysięcy? Uuu, tu są wyrównane siły, tu trzeba pisować z kimś. Trzeba kogoś wyrzucić z tej wojny. Zdobędziemy Genuę i będziemy pisować z Genuą w sumie. To brzmi logicznie. Papal State'a też zaraz będziemy mogli spisować, bo Fort Pad. Francji tego oddawać nie będę. Lubię silną Francję jako mojego sojusznika, ale bez przesady, panowie, bez przesady. Papal State też musi być duży, silny, żeby dawać mi papal influence. Będziemy musieli z nim poprawić relacje po tej wojnie. I mam nadzieję, że obecny papież umrze i my zostaniemy papieżem. Źle to zabrzmiało, ale spokojnie. O, mogę kogoś wezwać do wojny. Tier mogę wezwać. Potężny tier wkracza do wojny. Wejdź, wchodź do wojny tylko po to, żeby Austria po tobie biegała i ciebie oblegała. On nie ma jeszcze ani jednego żołnierza, bo go buntownicy oblegali w dwóch prowincjach. Ty, o, co? Co? Z czym wy przegraliście? Czy tu nie ma francuskiej armii? Prowadzicie jakąś jeszcze wojnę? Nie. Okej. Okej, spoko. Spoko. Pomożemy Francuzom, cyk, cyk, cyk. Oni idą oblegać? Tak, idą oblegać. Na Polsce czymś walczy? Walczycie z Mali, Beń, a z Mudżinami się bijecie. Okej, spoko. 30 tysięcy, no tak, Francuzi chodzą w jednym staku, będą masakrować. Cię ceni, to się chwali. Wszystko zdobyliście, to czekamy aż oni zdobędą, spoko. Możesz zdobyć jeszcze jedną genuańską prowincję. I zaraz spróbujemy z Genuą spisać po Papal State'em. W sumie poczekaj, daj mi jednego dyplomatę. Ci poprawiam relacje, dobra, chodź ty z Salzburga, chodź tutaj. Chodź tutaj. Okej, cyk. Czy my możemy już z Papal State'em tak średnio pogadać? Bo my byśmy, co my byśmy chcieli? My byśmy chcieli pieniążki od ciebie, nie chcesz. Okej, spoko, to będziemy z sobą walczyć dalej, jak najbardziej. Fabric claim, cyk, 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 okej, good, good, good. Ktoś tu jednego wrzuć jeszcze, okej, nice. Natomiast dyplomata jeden na Baden, claimik, żeby w razie czego był. Okej, good, good, good. Good, good, good. Może być 10 prestiżu w dół. Wygraliście? Wygraliście, nice. Mamy 45 warscora de facto, ale jeszcze nie oblegamy żadnej austriackiej prowincji. W sumie, znaczy, co ta, co za imperialiści z nich? Widzieliście, że przed chwilą była Chorwacja, teraz jest Wenecja. Mogę was papetować? Tak średnio bym powiedział, tak średnio, średnio. Zdobądźcie Rzym, to spisujemy z Papal State'em. Zdobądźcie Genuę, spisujemy z Genuą. Wrzuć w sumie piąteczkę, bo czekamy de facto. Czekamy de facto, aż te forty padną. Dobra, Genua padła. Zarąbiście, wycofaj na razie tego. Okej, okay, i z Genuą na razie więcej Warscora nie nabijemy, bo nie mam jak się tam do nich dostać. Co ja od ciebie chcę? Ja bym chciał od ciebie Humiliate, możemy zrobić Humiliate? Możemy, to się najbardziej opłaca. War Repsy, pieniążka, pieniążka dasz tyle, ile dasz. Bo oni mają jeszcze prowincję na Krymie, zakładam, że tam mają fort. No właśnie, właściwie sam Krym trzymają, więc na pewno mają tutaj fort, tam się nie dostaniemy. Ale Humiliate podbije mi to per projection powyżej 50. O, powyżej 50, jak macie powyżej 50, dostajecie plus 1 do każdego pointu. To jest zarąbiste. Dobra, ci spisowani. Idziemy teraz w sumie na Austrię. Znaczy mi najbardziej zależy, trzeba Tyrol zdobyć. O, Tyrol to na pewno zdobędziemy po tej wojnie, bo to jest kopalnia złota. I w sumie Alpy. Zjednoczymy całe Alpy. Alpy będą naszym jeziorem. Prawda, jak się mnie wbije, cała armia austriacka będzie przypał, bo to jest minus 2 w górach. Będziemy całym stakiem tutaj stać. Papal State chce pisować. Oczywiście, oczywiście, drogi Papal State. Oczywiście. Dasz mi pieniążka. Dasz mi War Repsa. Anulujesz sobie sojusz z Austrią, Montferratem, Wenecją, Ferrarą. Ok, good, 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 good. Return course, tu możesz coś wyzwolić, tu już nic. Dobra, pozrywaliśmy mu sojusze. W sumie on wziął sojusz z wszystkimi naszymi potencjalnymi rywalami. Ok, nice, dużo gotówki, to mi się podoba. Austria sojusz. Porąbana. Ej, jak oni wzięli sojusz, jak Austria jest w trakcie wojny? To oni, bo też nie ma, nie powinien mieć minus 1000 do relacji, w sensie jak jest w trakcie wojny, że sojusz... nieważne, oszukują boty. Oszukują ewidentnie. Dobra, jak wygląda ich armia? 18 tysięcy. Została sama Austria i Ferrara. Nice. Kolejne, co my mamy? Kolejny dyplomata albo... technologię chyba będziemy brać. Chyba technologię. A właśnie, tu zrobiłeś claima, nie zrobiłeś. To idź jeszcze raz do Baden. Claimuj mi ci, poprawiałem relację. Bo może siąść koalicja po tej wojnie, bo jak zabierzemy wszystko, co chce, a chce dużo. Okej, weszliśmy na Austrię.
Austriacy obrygami Turingię, która spisowała. Dobra, teraz powinni na tier pójść. Według moich największych obliczeń powinni pójść na tier. Może pójdą. Dałbyś też papeta jakiegoś machnąć. Teoretycznie mogę, bo tu jest Styria gdzieś, nie? O, Tyrol. Tyrol, te prowincje dla siebie bym chciał. Gdzieś tu była Styria, tu jest Styria. Tylko żebyśmy musieli do Krainu się. Nie, no aż te prowincje ja te Austrii nie wezmę. Aż porąbany, aż tak to ja nie jestem. Panowie, szanujmy się. Dobra, idziemy na kolejny fort. Ktoś mi zmarł, doradca. Wrzuć mi... Problem jest taki, że nasz król jest amebą umysłową i ma zero w admin pointach. Potrzebujemy dwójkowego doradcy. Ty jesteś lombardzki, ja nie będę mógł ciebie awansować, nie? Dobra, weź tego dwójkowego. National Unrest. Dobra, good. Wygracie, wygracie. Nie no, póki co Francja się sprawdza. Póki co Francja się sprawdza. Pytanie, czy jak ich walnie koalicja, bo na pewno będzie koalicja po tej wojnie. Anglia głosiamy rywalem. To jest coś ciekawego. To co, sojusz ze Szkocją brzmi fajnie. Sojusz ze Szkocją brzmi fajnie. Zwłaszcza, że ona teoretycznie dominuje na wyspach. No tak mi się wydaje, jakby dominowała. Anglia jakaś taka upośledzona leciutko. Nawet bardziej niż leciutko. W sumie tak bardzo, bardzo upośledzona. Wiem, że wy chcecie pisować, ale ja nie chcę z wami pisować, bo ja chcę zdobyć z wami 100% warscora i was ograbić doszczętnie. Co się dzieje? Minus jeden tego, uuu, innowacja. Innowacja jest fajna. W ogóle zmieniłem, że zamiast dyplomatycznych nie brać innovative ideas, bo one mi się strasznie ostatnio podobają. Bardzo są fajne. Nawet nie wiem, czy po dyplomatycznych kolejnych nie weźmiemy innovative. Bo to tak boostuje kraj, te wszystkie instytucje, technologie, to się tak szybko wtedy przyjmuje. Nawet nie jest głupie innowacyjne brać jako pierwszy. Tak mi się wydaje. Kiedyś muszę sobie zagrać, sprawdzić. Nie wiem, czy ktoś kiedyś wasz testował innowacyjne jako pierwsze. Czekajcie, mamy 100%, 100%. Tylko Austria z czymś walczy i... Okej. Okay. Wycofaj mi na razie z tieru. Czemu ty mi z tierem poprawiasz relacje, jak to mój sojusznik? Miałeś tylko z tymi, którzy mogą wejść w koalicję. Ale to jest upośledzone. Dobra, Austria, słuchaj. Sprawa jest taka, że musimy ci brzydkie rzeczy zrobić. Dasz mi tier. Okej, okay. Dasz mi Linz. Okej, okay. Dasz mi to. O kurwa. Okej, okay. Dwie prowincje. Dwie prowincje to jest dobrze. Ja ich nie wzywałem też osobno do wojny, więc to nie jest aż takie tanie. Dasz mi pieniążki. Dasz mi war repsy. W sumie zamiast pieniążków... Bo pieniążki w większości pójdą do Francji. Dasz mi transfer trade power. Z kim masz sojusze? Właśnie. Augsburgiem masz sojusz, to mnie nie interesuje, z Bawarią. Brandenburgią bym ci zerwał. Czekaj, weź na razie te transfery, usuń. Z Ferrarą masz sojusz. Genuą, Liżem, Litwą, z Litwą bym ci zerwał. Też ta Litwa. Dobra, zerwałbym ci z tą Litwą. Wziął pieniążki za. O, coś takiego. Dwie prowincje, cyk, cyk. Jeszcze od Ferrari możemy dwie prowincje zabrać. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Korowanko. No musi być korowanko. Kurde, brakuje punktów administracyjnych. Nie wiem, czy nie wrzucić w ogóle fokus na administracyjny. Wrzuć fokus na administracyjny. Bo z tym królem amebą to może być ciężko. Weź mi to skoruj. Ok, i teraz Ferrari trzeba spisować. No tylko, że tu już będzie... Jakbym zrobił tak, to bym się zabił. Chociaż... Chociaż, no bo większość z nich będzie miała trusa, ale to jest minus 152. Wiecie, i to będzie po wsze czasy to będzie agresywna ekspansja. Nie no, nie szalejmy. Wiesz, tu już niewiele lepiej. Ale nawet z tą koalicją byśmy wygrali de facto... Urbino się wyzwoliło? Ja nic nie wyzwalałem. What? To nie ja. Okej, okay, przepraszam. Dobra, dasz mi pieniążka. Dasz mi war repsa. Dasz mi... Anulujesz sobie sojusz z Austriakami, z Genuą. Zwolisz Florencję. Nie, nie wyzwalaj, bo wejdziesz jakieś ligi handlowej czy wolnym miastem się stanie. Kurde, aż kusi ta Florencja. Dobra, ale nie, spokojnie. Obiecałem, że będę grzeczny i będę szarżować. To i tak, trzy prowincje w cesarstwie. Znaczy dwie w cesarstwie, jedna we Włoszech. Panowie, no to jest... To jest cud miód malinka. Dobra, teraz szybko potrzebujemy jakiegoś nowego sojusznika. Pomożemy. Węgry to średni sojusznik. Lukka, Brytania, Frankfurt, Wyspy.
Ła, odcoman, bądź moim przyjacielem. Co to za Zaporoże się wyzwoliło? The fuck? To nie jest zła Litwa, która się rozpada. Kozaków wyzwala. Bandytów. Brandenburgia byłaby fajnym sojusznikiem. Już mnie nie cierpi. Dajcie mi tych dwóch dyplomatów. Jeden niech pójdzie do Lubki, bo potrzebuje jakiegokolwiek sojusznika. W razie czego zerwiemy z nimi ten sojusz. I tak mamy wolne relacje. Drugi niech leci na razie tutaj. O, poprawię relacjonen. Okej, okay, good. Wyłącz mi wszystkie forty. Wyłącz utrzymanie armii. Dawaj, wracasz. No właśnie, oni robią koalicjonen. Które nie jest duże, więc na spokojnie sobie poradzimy. No dobra, robi się coraz większe, ale spokojnie. Co to za seria europkowa bez koalicjonen? No, panowie, zastanówmy się. Czy potrzeby dyplomatycznej? Slender Merchants. Daj kolejnego dyplomatę. Przyda się kolejny dyplomata. Pójdziemy do takiej Burgundii. Sprawimy z nimi relacje. Co by nie było. Okej. Chorwacja nawet w koalicji. Panowie. Na spokojnie, powolutku, bez pośpie... O kurwa. We have been chosen. Emperor Grand Honor... Czekaj, nie... Co to jest? Okej, ale to nic nie zmienia. No co to da? Że zebranie Reichstagu, czy jak tam oni to nazywają, że jest będzie w Bernie, ale no to co mi po tym? Ej, przecież ja ci wklepałem przed chwilą. Okej, nieważne. Plus z Bohemią się skończył. Bohemia, mój sojuszniku, wracaj do mnie. Było nam tak dobrze, że byliśmy przyjaciółmi. Kochaliśmy się. Fabrykuj Klejma. Okej, nice. Jak duża ta koalicjonen jest? Nie, no to takie. Słuchaj, Lisz, ty byłbyś fajnym sojusznikiem de facto. Chodź pogadamy, będziemy z przyjaciółmi, jak kiedyś. W ogóle mam 690 dukatów, wypadałoby to zainwestować. Na przykład w jakieś fajne rzeczy. Fajne są na przykład pieniążki więcej. Trade. Czy 70... manufakturki? Manufakturki. 0,34, spoko, manufakturki się przydadzą. Prawo przemarszu. Masz prawo przemarszu, chociaż ja chcę ci dać prawo przemarszu. Nie. Bo nie mogą się ze swoich prowincji... Kurwa mać! Tyle punktów władowałem! I nadal i Francja dostaje papieżem, która miała tylko 10% szans? Iż to się nie godzi. Kurwa, dawaj papieża. 40%, 22. Nie, w dupie mam tą Chorwację. Idziesz do papieża, poprawiasz z nim relacje. Improve relation. Kurwa. Morale armii. Co? Stabilność tracę? Morale, na ile to jest? 10 lat morale armii. Nie no, pierdziele, nie mogę morale armii minus 10%, przecież to będzie samobójstwo. Co za złe eventy się dzieją? Halo, won! Złe eventy. Nie lubię takich. Nie lubimy złych eventów. No, ale to nasza Szwajcaria powoli zaczyna wyglądać. O, ona zbach przed koalicję. Powoli zaczyna Kurwa, Augsburg. Powoli zaczyna wyglądać. Kurwa, Bawaria. No, jakoś to ten. Teraz tu się przez Austrię przebijemy dalej. Przez Karten. Przez Krain. Tu jeszcze Wenecję podjemy, Chorwację. Tradycji stało się zadość, zaczęło się. Kurde, mogę brać jeszcze sojusze. Serio nie spodziewałem się, że mnie zaatakują. Wittenbergia. Czy to znowu jakieś niemieckie gówniaki się we mnie wbijają? Trzeba wyjść z tego cesarstwa, bo to będzie dramat, panowie. To będzie dramat. To jest tańczące z koalicją. No dobra, teraz faktycznie trochę więcej świata niż cesarstwo wkurzyłem. Wziąłem sobie już Lukę, odpowiedział. Dobra, przynajmniej Lukę zdążyliśmy złapać. Teraz swoją drogą podbija chyba Ferrari. Okej, nice. W razie czego możemy militarną brać? O, właśnie, możemy militarną brać. Mamy 15. Czemu mamy taką wysoką innowacyjność? Już to jest zarąbiste. Możemy zmienić armię. Wiecie co? Zmienimy, bo w sumie i tak mieliśmy armię na nieutrzymaniu. Jak to wygląda? W sensie tak. Wypowiedz, co mnie zaatakowało? Wittenbergia, tak? Wittenbergia jest tutaj, spoko, dostaniemy się. Prawdopodobnie pójdziemy na początku sobie na Montferrat oblegać, tu złapiemy Urbino. Czemu to Urbino się wyzwoliło? Nie rozumiem. Francja chodzi 50-tysięcznym stakiem, to łatwiej sprawę. Ci tutaj z buntami się gmerają.
Turingia odpowiedziała. A, w ogóle mam sojusz z Prowansją, dlatego, bo ona ma tych wszystkich... On ma dwie unie personalne, z Lorrainem i Palatynatem. I patrzcie, one są tutaj. Oni też będą chodzić i to oblegać, więc to jest duży plus, duży plus. Spoko. Serio mnie zaatakowaliście? No ten sojusz z Otomanem będzie przydatny. Kogo ty masz na rywalu? Polskę, mam Lukę Kastylię. Muszę sobie nowych rywali wybrać. Genuę trzeba by jakoś przydusić. Żeby spadła ten rywal. W ogóle król mi musi umrzeć. Coś popierze. 20% agresywnej ekspansji w dół. I jakaś Francja zostaje. Kolejny dyplomata, kolejne poprawianie relacji. Myśmy mieli już 5 dyplomatów, nigdy chyba tylu nie miałem. No nice, dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Wojna koalicyjna w kolejnym odcinku. Najwięcej koalicji Szwajcarii. Nie spodziewałem się, że ta seria będzie tak wyglądać. Podoba, poważnie, podoba mi się ta Szwajcaria. I ta seria cała mi się podoba. Łapka w górę, to czysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.